Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, Rock Day. Dzisiaj na prośbę jednego z ziomeczków kochanych robię ten galopik z tego Battery Metalicy. Kurde, jak to cisnąć, to nie? No generalnie posłuchajcie, jak to brzmi. Uwaga, tadaram, tam daradam. Spróbujmy sobie rozgryźć ten główny motyw patatajowy, czyli to jest coś takiego. Przemienne kostkowanie jest tutaj niezbędne w tym wypadku, więc nie sugerujcie się żadnymi opowiastkami, że tutaj Hetfield gra w dół, ponieważ po prostu w dół no nie byłoby w stanie grać w dół. Prawda? W takim tempie patatajowym. Czyli widzicie ten motyw. Tym tydy dym tydy dym tydy dy, tym tydy dym tydy dym tydy dy. Taki jest ten motyw generalnie. Czyli później jest ten sam motyw patatajowy. Widzicie, czyli tutaj posłucham. Bo tak, pierwszy motyw był 6-8-8 na 5-7-7 na najgrubszych strunach. Można to uprościć, zagrać 6-8 i przechodzimy do 5-7. Po prostu tylko dwoma palcami naciskać te struny, prawda? Drugi motyw, czyli po tym znowu, po tym patataju, jest z kolei odwrócony, czyli tercja mała 7-5. 7-5 do 5-4, czyli tercji wielkiej. Taki motyw. Mam nadzieję, że tutaj łapiecie. Najważniejszy jest ten motyw zagrania tego patataja. Czyli ten. Motyw, który tutaj jest w tym głównym rdzeniu, to jest od razu po przejściu. Czyli mamy od razu to, prawda? I mamy 0, 0, 2, 4 i później slide na 3, 5, 4, 6. Gram 3 dźwięki, czyli no 0, 2, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 6, 6. No można zrobić to, zagrać 2, 4, 3, 5, 3, 6.
rzeczywiście, to jest fajny motyw i spróbujcie ogarnąć to właśnie w wolnym tempie, tak jak grałem ty, bo samo to przejście już to nie jest żaden problem, prawda? Tak samo to przejście. Trzeba się oczywiście w czasie później dopasować do tego motywu. Tak jak w piosence jest, prawda? Tam są różne jeszcze ewentualne jakieś inne zakończenia, jakieś dodatkowe właśnie na innych riffach. To wiadomo, to się zmienia w tej piosence, to już sobie możecie rozkminić na dużo tabach. W każdym razie najważniejszy jest ten motyw tego galopu, prawda? Bo to jest fajne. No zresztą Bateruj to jest zarąbisty kawałek. No myślę, że to byłoby tyle. Jeśli ktoś coś chce więcej, to jak najbardziej mogę zrobić. Zresztą ten kawałek w ogóle może w całości będę robił. Na razie ogarnijcie patatajca. Trym, prawda? I ciśnijcie na maksa. Popatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Popatki!